Pokażę wam dzisiaj, jak za 5 stówek zrobić tak 30 w granicach, nawet nie całych 500 zł. Koszt materiału, jak będzie wyglądać praca. Więc zapraszam do oglądania. Dziękuję. Cześć, witam was dzisiaj na kanale. Dzisiaj zajmiemy się lakierowaniem C330. Czyli od czego zacząć, jak się za to zabrać, ile to będzie kosztowało, jakich lakierów użyjemy, jaka będzie cena itp. itp. Ok, więc tak, mamy tutaj C330. Wcześniej na zdjęciu, przed filmem, wrzuciłem wam jak traktor wyglądał. Na chwilę obecną traktor jest rozkręcony, czyli ściągnięte są koła przednie, tylne, ściągnięte jest siedzenie, ściągnięty jest bak. Co my tu mamy? Odkręconą mamy chłodnicę, ściągnięty pasek i będziemy zabierać się za lakierowanie. Przede wszystkim, od czego należało zacząć? Traktor należało tak, pierwsza sprawa, wymyć go całego kokeszerem, następnie wyropować ropownicą, potem użyć środka do czyszczenia silników. W każdym sklepie motoryzacyjnym można nabyć. Środek dosyć mocny, bo jakby wyczyścił silnik, to aż rdza wyszła, tak to odtuścił. Elementy aluminiowe po myciu zrobiły się jaśniejsze. I tak, warto to rozkręcić dokładnie, żeby to jakoś miało ręce i nogi i potem fajnie wyglądało. Jeszcze będzie tutaj trochę czyszczone, bo trzeba będzie szczotką drucianą cały blok jeszcze wyczyścić z tej rdzy. Będziemy tu jeszcze tu gdzie niegdzie pozostawała ziemia, co widać, trzeba to będzie wszystko wyczyścić. Jak to będziemy malować? Przede wszystkim, tak, po czyszczeniu przejedziemy to minią, cały traktor. Użyjemy do tego mini najprawdopodobniej czerwonej. Myślę, że puszka wystarczy, jak nie wystarczy, mam jeszcze minię czarną. Następnie na minie użyjemy czarnego matu. Mam nadzieję, mam dwie puchy, więc myślę, że powinno wystarczyć. I będziemy zabierać się za robotę. Tutaj mam jeszcze elementy rozkręcone, które też będzie trzeba wyczyścić, odtłuścić przede wszystkim i pomalować. Tu jeszcze mamy też sporo tych elementów. No, oczyszczenia jest trochę. Jest tutaj. Mamy komin. Wyloty też porozbijane całe. Trzeba to będzie czyścić. Na ten element użyjemy farby silikon. Farba żaroodporna do 500 stopni. Ja myślę, że będzie ok. Traktor będzie lakierowany z kompresora. No, ja mam akurat taki większy, 150 litrów, ale spokojnie możecie to zrobić kompresorem 50. Pistolecik takiej średniej firmy. Nie tani, nie drogi, w miarę, myślę, że ogarnie tą robotę, ale spokojnie, ma się co stresować, jak macie jakiś tańszy pistolet za 50 zł z marketu, czyli takiego coś typu, też opierdzielicie, bo to nawet sam raz taki za 5 zł do traktora się nadaje. Więc co dalej? Będziemy przystępować do czyszczenia tego. Będziemy tu na bieżąco opowiadać, jak prace przebiegają. W kolejnych częściach nakręcę
nakręcę też i poopowiadam, ile kosztowało lakierowanie maski i błotników. Jakich lakierów używałem do tego, jak to wszystko wyszło, jaki był koszt. Koszt, czas pracy. No więc co? Zostały nam tu jeszcze koła. Koła też będziemy lakierować, felgi. Felgi też trzeba je będzie wyczyścić. Na felgi użyjemy specjalnego też lakieru. Już wam pokażę. Na felgi użyjemy czegoś takiego. Felga emalia wtalowa do metalu. 1 litr. Do 9 metrów kwadratowych, więc myślę, że może wystarczy. Jak braknie, to trzeba będzie jechać do sklepu. Okej, no więc co, bierzemy się za czyszczenie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie i będziemy jechać traktor minią. Będę tu też opowiadał, ile tego lakieru wychodzi. Żeby ktoś nie jechał do sklepu, nie nakupił, nie wiem, 5 puszek mini, a potem, nie wiem, zupę z tego gotował. No to okej, bierzemy się do pracy. No i tak, już jesteśmy po czyszczeniu całego silnika. W miarę to wszystko wyszło z tego błota, z tego wszystkiego. I będziemy teraz działać dalej. Będziemy działać dalej. No, oczyszczenie zajęło trochę, bo to dużo szczegółów jest, no ale też należało się do tego odpowiednio uzbroić, żeby to jakoś wszystko wyszło. Ok, teraz zostało nam odmuchać. No i tak cały traktorek odmuchamy i będziemy się brać za lakierowanie. Tutaj jeszcze mamy też przygotowane elementy, wyczyszczone wszystko i to też będziemy wszystko jechać. No. Także zaczynamy. No i tak, zaczynamy lakierować. Warto pamiętać o tym, żeby zlać sobie podłogę czy posadzkę pod traktorem. Wtedy nie ma tyle kurzu. No i nie osiada się nam na lakierze. Ok. Pistolet gotowy, minia zalana, więc pomału będziemy to zaczynali lakierować. Tak to wychodzi.
No i tak, korpus mamy już gotowy, cały. Miniam przejechane. Ładnie wszystko. Tak to wyszło. Filtr będzie i tak wymieniany, więc nie ma problemu. No to co, będziemy jechać na czarno. Tak to wychodzi. No i tak to wygląda po malowaniu. Ale ładnie wyszło. Na razie jest jeszcze połysk, ale lakier jest mat, więc on jak wyschnie, zrobi się matowy. Na razie to przyszła noc i trzeba robotę kończyć. O, tu mamy jeszcze trochę. No, tyle pracy na dzisiaj. No, witam, mamy kolejny dzień. Dzisiaj zaczniemy pracę nad felgami. No, ciężko było ściągnąć te opony, mówię, nie chciało mi się, więc mówię, obkleję to taśmą, mówię, zaoszczędzę trochę czasu. Taśma stretch. No i tak to wygląda po czyszczeniu. Będziemy teraz felgę lakierować minią i następnie nadawać kolor. Także tak to wygląda. O, jeszcze kilka poprawek było, bo to wczoraj noc, nie wszystko było widać, gdzie nie gdzie trzeba było jeszcze podmalować, no ale wszystko jest ok. Zabieramy się za lakierowanie felg. No i jesteśmy już po lakierowaniu minią na czarno. Tak to wszystko wyszło. I będziemy teraz nakładać kolor. Ok, więc zaczynamy. No i jesteśmy po lakierowaniu felg. Tak to wyszło. Opona w miarę czysta. Nigdzie nic się nie ten. Felgi dwa razy tym lakierem pociągłem, żeby czarny nie przebijał. Tak to wygląda. No. Tak to. I jeszcze tutaj, żeby nie wyszło jak od siekiery, to psikłem jeszcze alternator, rozrusznik i kompresor. Także tak to. Tak to wszystko wyszło.
No i tak. Nie myślałem, że tyle czasu mi to zajmie ten film, więc chyba trzeba będzie nakręcić część drugą, w której opiszę, jak mi poszło z maską, z błotnikami. Opiszę także, ile poszło lakieru, na co ile wyszło, ile lakier kosztował. No i tyle. Tak więc zapraszam na część drugą lakierowania 30. Dzięki za uwagę. Na razie. No więc tak, cały materiał nie zmieści mi się niestety w jednej części, więc zapraszam do obejrzenia części drugiej. Tu będzie skrót w górnym rogu. Jeżeli wam się podobała część pierwsza, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś ma ochotę, może zasubskrybować na dole mój kanał. I tyle. Zapraszam na część drugą.